Grzesiaczku, serdecznie z całego serducha dziękujemy za zaproszenie. Po raz kolejny gościmy u naszych przyjaciół Juventus Legnica. Kochani, młoda szkółka powstała tygodnie, miesiące temu, także absolutnie szacunek za ich aktywność. Kochani, jest niedziela, są pasjonaci, nie chcą siedzieć w domu, za to przeogromny szacunek. Kochani, balon w Legnicy jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Nie ma pełnego wymiaru boiska młodzika, ale i tak zobaczcie, jest obszerny, spory, trzy boiska 20-metrowe, na dwóch dzisiaj będziemy się bawić, cztery drużyny w stawce. Dzisiaj nie jest turniej, kochani, a gierka, taka rekreacyjna, treningowa gierka. Przyjechaliśmy z naszym Yellow, przyjechaliśmy, słuchajcie, z naszymi kaczkami dzisiaj w składzie: Artur, Kudełek, Mati, Antoś i Zuzia, może odwrotnie, Zuzia i chłopaki. Kochani, no jestem dżentelmenem, natomiast przepraszam cię, Zusiaczku, że zaczęliśmy od końca, natomiast idę do drużyny, będzie króciutkie przywitanie, mam ci na chwileczkę, oddamy kamerkę, natomiast ja za chwilkę będę przy drużynie, będziemy pierwszą serię grać 12 minut, zobaczymy, słuchajcie, ile tego grania nam wyjdzie, także mamy w tej chwili, mamcia, chodź. Słuchajcie, tam na boisku rozgrzewa się jeszcze Lotnik, Jerzów Sudecki, nasi przyjaciele z trenerem Bartkiem. Fajna, mocna banda, będzie dobre granie. 2, 4, 6, 8 chłopców, kochani. Jest ekipa Juventusu, jest ekipa Akademii z Bolesławca i my jako Yellow. Mamciu, cieplej się robi, tak, bo podnosi się temperaturka. Mamciu, dziękujemy bardzo za robotę. Ja was witam. Ale serdecznie. To tylko przywitanie mamcia nagrywa. Mecze nagrywa pan Sabowski. Idę do naszych kaczów. Bawcie się dzisiaj, grajcie sobie, nie będę was tego zatrzymywał. Cieszcie się grą. Wszystkiego dobrego wam życzę, rodzicom i wszystkim trenerom. Miłej zabawy i wam. I zapraszam na pierwszy mecz Yellow Polsławiec Juventus Akademii Legnica. Na pierwszym boisku od tamtej strony, od końca. W naszym okrągłym boisku Lotnik Jerzów Sudecki ANP Polsławiec. Akademia mojego życia. La 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 la! 4+1, tak. Za połowę bramka się strzela, za połowę strzela. Kochani, od razu rozpoczynamy zabawę, także dzisiaj aktywnie, siema, witajcie. Słuchajcie, cześć moja ekipo, dawać piątkę, dobrej zabawy wam życzę, dawać piąteczkę, Juwe, chodźcie szybciutko. Życzę wam dobrej zabawy, słuchajcie, przede wszystkim dzisiaj zabawa dobra, a potem kiedyś w przyszłości powalczymy, słuchajcie, o Juventus ten w Turynie. Powodzenia, trenerze. Słuchajcie, kochani, dwa słowa informacji tylko dla naszych kaczek. Przypominam, Zuzia, Artur, Mateuszek, Antoś i Kudełek, słuchajcie, pierwszy meczyk będziemy grać przeciwko ekipie gospodarza, 12 minut, każdy z każdym. Mamcia, ja za moment przychwycę od ciebie kamerkę, weź proszę ode mnie tylko na sekundkę. Ja ustalę chociaż z drużyną dwa słowa, dobrze, jak gramy. Grzesiu, z autów bramki czy nie? Z autów nie, nie strzelamy. No, strzelamy, dobra. Słuchajcie, dwie zasady, dobra? Czyli Mati, stąd nie ładujemy na bramę, to nie ma sensu, dobra? Wiemy, że mamy kopytko, potem wymiana będzie w następnym meczu. Arkusiowi też dajemy potem przyjść do pola, dobra? Także dobrej zabawy. Bawić się na maksa. Kochani, króciutka odprawa. Chodzi o to, że dzisiaj chcielibyśmy, żeby oni naprawdę się świetnie bawili, bez żadnych ciśnień, bez żadnego, kochani, bez żadnego nakręcania się na różnego rodzaju świecidełka. Słuchajcie, pamiętajcie, że są różne opinie na ten temat, kochani, że świecidełka rozwijają, że świecidełka hamują, że świecidełka burzą chemię, że świecidełka, słuchajcie, jakby no...
powodują grę indywidualną. Natomiast no, póki co te standardy są, funkcjonują. Ja nie chciałbym jakby zabierać zdania w tej kwestii, ale wiem, że tego typu grania jak dzisiaj, kochani, bez presji, bez ciśnienia, bez wyników, słuchajcie, z medalami dla wszystkich, słuchajcie, patrzcie, nie ma gola, ale piękny strzał, brawo, bardzo ładna akcja. Kochani, no, dla ekipy Juventusu jest to na pewno trudne doświadczenie, dlatego że chłopcy są dopiero w grupie naborowej. No, w przypadku naszych, ach, to gol się okazuje, kochani, był. Natomiast, czyli piłka całym obwodem przekroczyła linię, ale umówmy się, kochani, jedną rzecz. Nie będziemy kompletnie na dzisiejszych zawodach, kochani, liczyć wyników. Może z grubsza będziemy starali tylko śledzić się, czy w którą stronę idą bramki. Chyba że będą mecze stykowe, to będziemy starali się wtedy żyć wynikiem, ale jeżeli mecz będzie w jedną stronę, a takiego no, spodziewamy się w tym widowisku, to, kochani, absolutnie nie wkręcamy się w żadne liczenie. Także chciałbym, żebyście wiedzieli tylko i rozumieli, skąd się biorą wyniki, kochani, w dziecięcej piłce nożnej. One się nie biorą z powietrza. Często jest po prostu tak, że szczególnie grupy naborowe startują w różnych czasach. Słuchajcie, są szkółki, są akademie, gdzie 2.11 jest rocznikiem początkowym, naborowym, a teraz jeżeli my już gramy, słuchajcie, kilka lat, to w tej chwili brawo. To no, siłą rzeczy, kochani, chłopcy górują doświadczeniem piłkarskim na boisku Zuzia. Natomiast słuchajcie, będziemy robić tak, że w połowie meczu będziemy się zamieniać pozycjami, ale mecz jest ofensywny, możecie grać wszędzie wszyscy. To jest ekipa, kochani, Akademii, która ona będzie dopiero, mówi, kochani, uczyć się. Dzisiaj oni są gospodarzem, także bardzo dziękujemy, Grzesiu, jeszcze raz za zaproszenie, za to, że możemy być częścią waszego systemu szkolenia i naszego przy okazji, bo przecież tak naprawdę na tym to polega, kochani. No, nasze dzieciaczki dzisiaj tutaj jakby zaprezentują troszkę taki pewnie mocny, ofensywny futbol, mocno techniczny, kochani, dlatego że mamy drużynę techniczną, mamy drużynę, która zdobywa dużo bramek. Kudek, można wprowadzić z autów, można wprowadzać, można strzelać z autów. Ostatnio na turnieju, kochani, no właśnie tym przepisem polegliśmy, nie wiedzieliśmy, że można wprowadzać. Piękna akcja, super podanie, następna wyjdzie, super, Kudełku. Co jakiś czas jakiś komunikat, kochani, pod taki wolicjonalny, taki komunikat, słuchajcie, dam, że jestem z nimi, natomiast tak naprawdę chcę też pobyć z wami, tym bardziej, że teraz jest naprawdę wspaniały czas w Szabełkowej rodzinie. Świetnie, brawo, super! Brawo! Niedużo brakło, kochani, mielibyśmy gola, natomiast... No, pięknie, obserwuję Matiego w tym rajdzie. No, troszkę tam na końcu podwojenie, ale jeszcze utrzymuje piłkę. No to silny chłopak. Jest kolejny strzał. Bartuś, dwie bramki wpadły, tak? Na razie? Dwie bramki wpadły, nie? Jedna? Jedna. A może jedna, słuchajcie? No tak, myślę, że chyba jedna, natomiast... A może, no nie wiem, w każdym razie, kochani, tak jak mówię, nie wkręcamy się, u nas bardzo ciekawy czas, u nas czas taki, świetnie, brawo, brawo, chłopak ma torpedę, także brawo, Artur, świetnie, ładny strzał, kolega, brawo, Artur. No, dziewiątka ma kopyto, słuchajcie, widać, że silny chłopak, widzę, że będzie tutaj naprawdę... No, zdobywcą bramek, niejedną ekipie zdobędzie, jest silny, szybki. Mieliśmy okazję zobaczyć dwa strzały. Brawo, świetnie. Słuchajcie, no cieszymy się bardzo, że mecz jest i w ofensywie, i w defensywie. Patrzcie. Uwaga, świetnie. Mamy aut, no brawo. Zobaczcie. Zuziuniu, podłączaj się do przodu. Podłączaj się do przodu, Zuziaczku. Zuziu, podłączaj się do przodu. A, gramy wszędzie wszyscy dzisiaj. Chodzi o to, kochani, że wróciliśmy wczoraj z Poznania. Byliśmy zostawić Gutka na lotnisku pod opieką kadry Polish Soccer Skill. Gutek
w Manchesterze dzisiaj. Piękna interwencja bramkarza, brawo. Także w tej chwili muszę Wam powiedzieć, kochani, że no, dzisiaj będzie grał, zdaje się, z Liverpoolem. Wczoraj jeszcze o tej porze, słuchajcie, byliśmy w drodze do Poznania na lotnisko Ławica o 14 w Ławicy. Patrzcie. O 14 na lotnisku Ławica, słuchajcie, od liniami Wizz Air. Brawo Mati, super! Liniami Wizz Air wylecieli, szczęśliwie dolecieli, już były informacje. Słuchajcie, Gutek nie wziął polskiej przejściówki, nie ma jak tam, słuchajcie, poładować telefonu. No, jakoś tam próbują temu zaradzić, dlatego że mimo wszystko czekamy na jakieś kilka fajnych, ciekawych fotek, słuchajcie, z tamtąd. Natomiast zobaczcie i... Ach! I... Ajaj, pięknie Artuś, brawo! No, niepokonany cały czas nasz bramkarz Artuś, natomiast fajne te kontry chłopców są. Brawo, świetnie Zuziu. Przebitka, Mati przy piłce. No, bardzo fajnie się bawią. Natomiast kochani, tak jak mówię, w dniu wczorajszym trafiliśmy do Poznania, zostawiliśmy Gutka, wróciliśmy późno, bardzo późnym wieczorem. No, mamy do Poznania około 3 godzin jazdy, natomiast dzisiaj przesunęliśmy czas o godzinę. Przypominam, że to ostatnie dni marca, także my dzisiaj w gościnie Juventusu. Kochani, nie trafił kudeł w piłkę. Mati chyba dwie poprzeczki w jednej akcji trafił, raz z autu, raz drugi. No, Mati to typ snajpera, to typ strzelca. Nie jest to drybler, oddaje strzały, jest silny. Te strzały są mocne, silne, wysokie. No, często daje mu to właśnie przewagę w tej kategorii wiekowej, gdzie bramkarze no mimo wszystko nie są w stanie, słuchajcie, jeszcze doskoczyć do poprzeczki czy obronić się przed tymi górnymi strzałami. Natomiast kochani, no mimo wszystko fajne, dobre granie, muszę Wam powiedzieć. Nie ma takiej bardzo dużej przewagi. Bartuś, ja dobrze mówię, cały czas jest jedna bramka, tak? A dwie bramki? A, trzy teraz, tak? Okej, okay, czyli trzy. No ja się gdzieś pogubiłem w bramkach. A kto to strzelił? Też nie widziałem. A, brawo Kudziusz. Z prawej? Z lewej? A, z lewej nóżki mówi. Kochani, natomiast meczyk naprawdę nie jest tak bardzo jednostronny, jak można się było spodziewać, słuchajcie, z młodziutkiej akademii. Zobaczcie, świetna próba. Brawo, super. Brawo. Patrzcie, jest przechwyt i co? I... No, chłopak se schodzi, kochani, do lewej nogi, a prawą widać ma tą nogę wiodącą. Teraz zobaczcie, pograli piłką. Brawo Mati, jest obrót i strzał, świetnie. Kochani, będziemy grać pierwszą serię 12 minut, drugą pogramy tak jak starczy nam sił i czasu. Mamy do godziny 12, balon jest godzina 9, także chcemy tutaj aktywnie ten czas wykorzystać. Brawo Kudełku, świetnie się zabrał z tą piłeczką. Natomiast troszkę zimnej krwi przy strzale brakło, ale dobitka już skuteczna. Są brawa od kibiców. Brawo Kudziu. Natomiast tak jak mówię, kochani, dzisiaj liczenia bramek nie ma. Dzisiaj jest czysta zabawa, czysty sport, czysta piłka. Natomiast czekamy na bramkę Juventusu. Bardzo byśmy chcieli tą bramkę. Patrzcie, patrzcie. Świetnie, brawo. Ach, jaka walka jeszcze na ziemi wolicjonalna. Brawo, chłopcy. Słuchajcie, no z tego na rybku muszę powiedzieć, Grzesiu, że będziecie mieć wspaniałe rybki. Jak to mówią, z tej mąki będzie chleb. Obserwuję, słuchajcie, ekipę Juventusu i naprawdę no, za jakiś czas te różnice będą się naprawdę bardzo zacierać. Pamiętajcie, że nasza ekipa Yellow jest w treningu kilka lat, dobrych lat, pomimo tego, że mają tych lat 8. Natomiast tak jak mówiliśmy, Mateusz to no mistrz podnoszenia piłki z dalszej odległości i to jest efektem tego jest wiele bramek, które oglądamy pod balonem. Natomiast kochani, zobaczcie, natomiast my cały czas czekamy na brameczkę, kochani Juventusu. Przed nami dzisiaj jeszcze w tym trójmeczu zagramy
zagramy, słuchajcie, w tym trójmeczu jeszcze z ekipą z Bolesławca i z ekipą Lotnika Jeżów Sudecki. Będą to na pewno bardzo dobre spotkania. Natomiast zobaczcie. Brawo Antoś, świetnie. Brawo. Świetnie. Jest przechwyt. Świetnie. Brawo Zuziu. Słuchajcie, takie granie ma naprawdę ogromną wartość dodatną. Dzieci są bez presji, bez ciśnienia. Rodzice też mogą się uczyć, kochani, takiej radości z samej gry, nie z wyniku. Jakby, no mówię, często jest tak, że gdzieś tam mimo wszystko te wszystkie gry turniejowe, szczególnie te na fazie pucharowej, czyli gdzie słabsza drużyna odpada, to powoduje, słuchajcie, no taki dyskomfort tak naprawdę, słuchajcie, i u dzieci gry, i oglądania, także ja wolę zdecydowanie turnieje, kiedy jest formuła gry każdy z każdym. Też czasami bardzo podobnie to wygląda, że spotkają się gdzieś tam mocne drużyny i to one decydują potem o wygranym meczu, że w tej kategorii wiekowej jedni i drudzy wszystko powygrywali, ale mimo wszystko nie ma tego ciśnienia, słuchajcie, i te ekipy potem, brawo Szymuś, brawo, ale tam walczy w tej gęstwinie, natomiast ma świetną, aktywną drużynę, świetnie stawiającą opór. Kochani, no nie udało się tym razem Juventusowi strzelić gola, ale wierzymy, że to się jeszcze uda, bo będziemy grać rewanże, także piątki poprzybijane, idziemy troszkę do kaczek, idziemy się napić, zamieniamy drużyny i gramy dalej.